Seks bez kompleksów, jak czerpać radość z seksu? Witajcie przyjaciele, witajcie ponownie w Healthy Strong, najlepszym źródle zdrowia na co dzień. Mężczyźni za nią szaleją, mimo że nie ma w niej nic seks bomby. Seks jest dla niej łatwy, chociaż ona do łatwych się nie zalicza. Dobra partnerka w łóżku nie ma kompleksów, jest pewna siebie i otwarta. Takie nastawienie pozwala jej na czerpanie radości z seksu. Jak czerpać radość z seksu? Kobiety, które przepadają za seksem, nie zawsze mają wybujały temperament. Potrafią jednak ku obopólnej satysfakcji czerpać z pożycia intymnego radość i energię. Oto ich sprawdzone rady. Seks bez kompleksów. Każda z nas może być dobrą partnerką seksualną pod warunkiem, że będzie sobą. Seks to spontaniczna i radosna strona związku. Nic nie sprzyja mu tak jak pewność siebie i zdrowa samoocena. Kompleksy potrafią skutecznie odbierać nam tę przyjemność. Jeśli byłyśmy wykorzystywane, poniżane czy krytykowane, nasze ciało blokuje się na odbieranie pozytywnych bodźców. Nie rozpamiętuj więc przeszłości, nie przyjmuj do wiadomości, że masz wady, jeśli nie jesteś w stanie ich zmienić. Wszystkie nie lubimy czegoś w swoim wyglądzie, ale te, które to podkreślają, nie mają udanego życia seksualnego, oczekują niewiele, więc niewiele dostają. Seks, wymagania doskonalą. Zdziwisz się, jak wzrośnie twoje poczucie kobiecości, gdy on, oszołomiony śmiałymi propozycjami, zacznie przechodzić sam siebie. Pokaż mu, co daje ci przyjemność. Twój zdrowy egoizm sprawi, że on będzie cię cenić. Naucz go, jak może się doskonalić w pieszczotak. Pokazuj, jak robisz to sama ze sobą, może to być element gry wstępnej. Proś jednak tak, aby on nie czuł się przyparty do muru, to znaczy... Nie szantażuj go ani nie wyrabiaj w nim poczucia winy. Udany seks tyle samobrania i dawania. Udany seks to sztuka kompromisu. Gdy partner nie odwzajemnia i nie docenia naszych starań, miłosny zapał wygasa. Niekiedy chcemy dawać z siebie tak dużo, że on czuje się przytłoczony. Lub odwrotnie on przejmuje dowodzenie w sypialni, a tobie pozostaje rola posłusznej wykonawczyni. Zgodnie z utartymi opiniami to mężczyźni powinni być w seksie inicjatorami ale to nie oznacza, że większymi dawcami. Dawaniem w seksie nazwać można pieszczoty i czułości, które prowadzą do zaspokojenia potrzeb partnera. A tego nasza kultura wymaga od kobiet. W dobrym związku trzeba więc zachować równowagę między dawaniem i braniem. O seksie trzeba mówić otwarcie. Ważna jest umiejętność wyrażania swoich potrzeb. Trudno poddać się seksualnym doznaniom, jeśli skrywa się żale. Rozmawiaj o problemach poza sypialnią w momencie, gdy nie macie na głowie innych spraw. W łóżku bądź ostrożna z uwagami, bo łatwo go możesz urazić. Chcąc okazać, że czegoś nie lubisz, mów, wolałabym, żebyś i przejdź do tego, czego oczekujesz. Zanim się dowie, co chciałabyś zmienić, powiedz mu komplement. Opisuj swoje myśli i uczucia w pierwszej osobie. Ja potrzebuję dłuższej gry wstępnej, zamiast ty nigdy nie wiesz, na co mam ochotę. Gejzer pomysłów to radość z seksu. Nie popadaj w rutynę, nigdy nie odmawiaj spróbowania czegoś nowego tylko dla zasady. A nuż ci się spodoba propozycja partnera, uprawiajcie seks w plenerze, bawcie się rekwizytami, np. przepaską na oczach czy krawatem do wiązania rąk. Puść wodze fantazji i opowiedz partnerowi coś pikantnego. Twoje podniecenie udzieli mu się i wasz seks stanie się bardziej spontaniczny. Nie mów głośno o tym, czego w sobie nie lubisz. Przyjmuj komplementy z przekonaniem. Kochając się, nie myśl o tym, że on zauważy twój celulit lub zbędne fałdy na brzuchu. Przestań wierzyć, że on chce ideału. Podobaj się sobie, a spodobasz się innym. Nie spuszczaj wzroku, nie garb się. Kochaj i pozwól się kochać. Bądź przekonana, że dla obecnego partnera jesteś najcudowniejsza na świecie. Zrób to koniecznie. Jedz naturalne afrodyzjaki, owoce morza, podroby i drób, cytrusy, banany, melony, brzoskwinie, figi i awokado, kiełki pszenicy, kakao, czekoladę, cynamon, imbir, goździki, lubczyk, selery, pory, pietruszkę, brokuły, szpinak, szparagi, pomidory. Stosuj erotyczną aromaterapię, pobudzają zapachy, ilang, ilang, drzewa sandałowego i jaśminu. Uprawiaj sport i tańcz. Amerykańscy naukowcy potwierdzili, że intensywne ćwiczenia trzech razy w tygodniu zwiększają o 30% aktywność seksualną w stałym związku. Od czasu do czasu zrób coś ryzykownego, dobre jest wszystko, od czego mocniej bije serce. Adrenalina hormon wydzielany podczas przeżywanych emocji, pobudza reakcje seksualne. Za obniżenie popędu seksualnego odpowiedzialny jest brak światła. Jesienią i zimą pozwól sobie na solarium. Wymień żarówki na jaśniejsze. Otaczaj się barwami pobudzającymi seksualną energię. Czerwień wyzwala temperament, a kolory pomarańczowy i turkusowy inspirują do pomysłów. Usuń ze swojego otoczenia fiolet. Nie otaczaj się samą zielenią, bo staniesz się bierna seksualnie. Unikaj niebieskiego, zwiększa dystans między ludźmi. Jeśli jesteś nowy na kanale, pamiętaj o zasubskrybowaniu kanału i włączeniu powiadomień o postach, naciskając dzwonek, aby nigdy nie przegapić żadnego z naszych filmów. Cóż, to wszystko, co mamy dzisiaj dla ciebie. Dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia w następnym filmie. Do widzenia!